Szanowni Państwo, wszyscy tutaj proszę przesunąć się na prawo, ponieważ mamy prawdziwy wyjazd do działań. Zróbmy strażakom miejsce tak, aby mogli przejechać. Bardzo proszę wszystkich o przejście na prawą stronę, w stronę jednostki. Jak słyszeliście Państwo, teraz
była zapowiedź wyjazdu oraz widać na wyświetlaczach zastęp numer 1 i zastęp numer 2. Zapaliły się cyfry, więc strażacy, którzy są danego dnia na danej służbie przypisani do tych cyfer, ubierają się, wsiadają do zastępów i wyjeżdżają. Jadąca wróci sobie, wiesz? To szkolowe sygnały. Dojechali do zdarzenia. I teraz wszyscy ludzie w domu, teraz tak wolno. Przyjadą. Ratownicy. Pojechało. Wikinat poszkodowało. Lub miał wypadek, nie może wysiąść z auta. Sytuację, którą będziemy mieli możliwość obserwować tutaj, jest to zgłoszenie do samochodu osobowego, które wypadło z drogi oraz uderzyło w drzewo boczną stroną. W środku znajduje się poszkodowany kierowca z zachowanymi funkcjami życiowymi. Czekamy na zastępy, za chwilę spokojnie. Wjadą sobie ładnie, zostawiam to tu. Na miejscu mamy już dwa zastępy. Jeden samochód ratowniczo-gaśniczy, drugi samochód ratownictwa technicznego. Dowódca udaje się na rozpoznanie, czyli obchodzi samochód, sprawdza dokładnie, jaki jest stan pojazdu, czy nie ma jakichś innych zagrożeń, jakie są zagrożenia. Sprawdza również bagażnik, czy nie mamy w samochodzie gazu, który również stanowiłby zagrożenie. Następnie strażacy przystępują do ustabilizowania pojazdu, tak aby on się nie ruszał, nie przemieszczał, żeby był stabilny i była możliwość cięcia. W tej chwili wykonywana jest również stabilizacja samochodu w osi przód-tył, tak aby zabezpieczyć samochód przed poruszaniem się, oraz w trzech lub czterech punktach, aby ustabilizować go pod kątem podejmowanych działań. Jeden z ratowników wchodzi do środka pojazdu, aby udzielać pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Tak, w środku jest osoba poszkodowana. Przed ratownik, bo najważniejsze jest udzielenie pierwszej pomocy, tak? Część ratowników szykuje specjalną matę, na której stworzymy pole sprzętowe. Jest to z jednej strony ułatwienie dla nas, z drugiej strony też dla osób postronnych, które ewentualnie mogłyby się poruszać drogą. Jest to z daleka widoczne, żeby gdzieś nie wjechać przypadek w nasz sprzęt. Oraz ratownicy wiedzą, że jeżeli będą czegoś potrzebowali, to na tym polu sprzętowym się to znajduje. Czy po co? Zdejmiesz sobie kurtkę? Nie pada. A, bo zaostań. Ratownik w środku pojazdu cały czas jest przy osobie poszkodowanej. Stabilizuje ręcznie odcinek szyjny kręgosłupa, aby nie doszło do pogłębienia ewentualnych urazów. A to nie ko mnie. Chodź. W tej chwili jeden z ratowników przygotowuje się do pracy narzędziami hydraulicznymi. Zostanie wykonany tak zwany dostęp dla życia, który umożliwi ratownikom ewentualną szybką ewakuację poszkodowanego w razie nagłego pogorszenia jego stanu, wpadnięcia we wstrząs, zatrzymania funkcji życiowych. Tak to mamy taki pan widzisz. Od razu elektrycznie, bez kabli, to słabsze są.
jak naprawdę jest tak więziony, to jedzie taki właśnie mały techniczny, ale mam ocenę, że to trzeba się spełnić. Nie robią nic. I to jest tak, jeśli jest osoba uwięziona, ale nie w stanie krytycznym, bo jakby faktycznie miał bezpośrednie wyobrażenie, że wyjadł wstrząsu, czy w kątach jakieś, to byśmy targali. Tylko jak najszybciej, nie wiem, tak. I do góry, czy tam czerwone strony, które ratowali akcję. Ona jest w stanie tego ustawić. Jakby chciał to panią zrobić. Zobacz, co się dzieje. Nożyczki. Zobacz. Drugi z ratowników wchodzi również do pojazdu w celu rozpoznania pod kątem ewentualnych zagrożeń do pracy dalszej narzędziami hydraulicznymi bądź elektronarzędziami, głównie pod kątem rozpoznania nabojów z poduszek powierzchnych, z kurtyn bocznych, ponieważ w przypadku przecięcia takiego naboju narzędziami hydraulicznymi bądź piłą szablastą istnieje duże ryzyko okaleczenia ratownika bądź poszkodowanego. Po przeprowadzeniu rozpoznania przez ratownika wewnątrz pojazdu zostaje podjęta decyzja również o użyciu cylindra rozpierającego. Zostanie wykonane tak zwane rozpieranie w celu zmniejszenia prężeń powstałych w karoserii po uderzeniu. Usunięcie takich naprężeń, częściowe wyprostowanie karoserii może w późniejszym czasie znacznie ułatwić pracę, dalszą pracę narzędziami, czy podczas usuwania dachu, czy podczas usuwania pozostałych elementów boku pojazdu. Szanowni Państwo, wszyscy tutaj proszę przesunąć się na prawo, ponieważ mamy prawdziwy wyjazd do działań. Zróbmy strażakom miejsce tak, aby mogli przejechać. Bardzo proszę wszystkich o przejście na prawą stronę, w stronę jednostki. Po usunięciu drzwi z pojazdu, kiedy dostęp dla życia do osoby poszkodowanej jest wykonany, ratownicy będą przystępowali do wykonywania tak zwanego dostępu do zdrowia. Chodzi o to, aby minimalizować.
Thank you.
Idziemy do mamy? Część Państwa, która jest za pojazdem, może dużo lepiej zobaczyć, jak bardzo powiększyła się ta przestrzeń. Bez problemu w tej chwili radnicy mogą podejść z deską krytyczną i po położeniu Thank you.
Nie wchodź do tego.